trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Tomasz Romanowski obecny na Media Day przed KSW 63. Tomasz, no niestety, ale ta walka o pas uciekła ci. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego. Patryk Kins kontra Roberto Soldić. Powiedz nam swój typ na ten pojedynek. Wiadomo, że wiesz, w rankingach uniosłoby mnie zwycięstwo z Kinsem, jeszcze jakby grał w pierwszej rundzie, nie? Aczkolwiek wiesz, no, nie pokazał ze mną nic tak naprawdę Kins, wiesz, na te, mówię, już powtarzałem, na 10 walk 9 wygrywam albo 8 to minimum, ja, wiesz, dominowałem go w tej pierwszej rundzie, popełniłem błąd, za który zapłaciłem, oczywiście walką o pas. Dalej chcę się zmierzyć z Soldiczem, bo zasługuje, wiesz, na mocną walkę, wiesz, to jest gościu, który jest strikerem, ja też jestem strikerem, mam mocne uderzenie, ja lubię mocne uderzenia, chcę się, wiesz, lubię się bawić tym, więc tak naprawdę nikomu tutaj nie kibicuję, niech wygra po prostu lepszy, ale wiadomo, że Kinsla wygrana by mnie uniosła, tak, w tych rankingach wszystkich. Ta wygrana by cię uniosła, ale my może przejdźmy w takim razie rzeczywiście do tego, co ciebie tutaj może unieść bezpośrednio, czyli ten twój najbliższy pojedynek. Tak jak sobie gdzieś tam przypominam, to nigdy nie przeżywałeś jakoś specjalnie tego, że ci się nie udało, że była porażka. Ty raczej brałeś to, co przed tobą i się skupiałeś na kolejnych walkach. Tu nie ma tak, że tobie gdzieś tam w tyle głowy siedzi, rozpatrujesz, oglądasz. Nie, tego nie ma u Tomasza. No słuchaj, no przecież ja jestem wojownikiem, tak? Może wiesz, nie zawsze byłem sportowcem, bo to są, wiesz, jakby dwie różne dziedziny tak naprawdę, nie? Wiesz, nie zawsze byłem zobowiązanym sportowcem i tak dalej. Ja się czuję wojownikiem, wiesz, w życiu przechodziłem różne rzeczy, ciężkie rzeczy, dlatego też może dlatego nie podobają mi się te teraz niektóre zachowania, co się dzieją, bo wiesz, z gnoju tak naprawdę wyszedłem tutaj, więc wiesz, porażka to jest jakby lekcja dla mnie. Dostałem lekcję, dostałem w pierdziel i co tu dużo mówić, no był lepszy tego dnia i tyle, nie, wiesz, fajnie było, jakbym mógł się z nim drugi raz zmierzyć, bo z każdym, co dostałem w jałopę, bym się chciał zmierzyć drugi raz, oczywiście, i spróbować jeszcze raz, czy rzeczywiście jednak nie dałbym mu rady. No aczkolwiek, no co, no, szacunek do niego, wygrał i tyle. No. Ja tu dalej jestem i nie mam zamiaru stąd na razie, się nigdzie się nie wybieram się nigdzie. Tak na marginesie, nie zawsze ci, którzy od ciebie w japę dostali, chcieliby się z tobą drugi raz mierzyć, ale to już jakby zupełnie inna historia. No. Wspomniałeś tutaj o tych dziwnych akcjach, które się działy, to może troszkę doprecyzuj, o co ci chodzi, o czym ty mówisz? Już się podkręcę, kurwa. Nie, no chodzi mi, wiesz, no słuchaj, no nie lubię, widzisz, jakie zachowania, wiesz, tak naprawdę, wiesz, trosztolkiem, wszystko okej, okay, rozumiem, nie, no ale wiesz, mogła teraz stać się krzywda tak naprawdę, nie, wiesz, to chyba w trosztolku nie chodzi o to, żeby komuś zrobić krzywdę, bo jeżeli gościu poszedłby do mnie i by zrobił mi tak gdzieś tam na wizji coś i rzeczywiście chciałby mnie osadzić, tak, to kurwa, naprawdę, uwierzcie mi, no to bym, kurwa, czekał pod jego domem 2-4 na dobę, on by nagrywał do swoich instagramowiczów, żeby oglądali transmisję na żywo, by chciał dalej robić te swoje serduszka. Także wiesz, nie gadajmy o tym teraz, bo nie chcę się nakręcać, wiesz. Bo dostaniesz w japę, tak? No, bo dostanę od ciebie, dokładnie z partyzanta, chyba, i będziesz uciekał szybciej niż Lamborghini. To może przejdźmy do prawdziwego sportu. Co sądzisz o swoim teraz, te rywalu, którym teraz przyjdziecie się zmierzyć? No co, on na pewno jest kafarem, jakimś tam widziałem na zdjęciach. Nie wiem, wiesz, nie pokazał takiego dużego charakteru do walki, jak dostał po jałopie, także ja będę zweryfikuję go dopiero w sobotę. Dopiero w sobotę będę mógł ci powiedzieć, czy mnie czymś zaskoczył, czy mnie czymś nie zaskoczył. Nie robi na mnie wrażenia w ogóle. Jego rekord też jakiś tam, nie wiem, jest okej. Okay. Czyli rozumiem, że nie analizowałeś przesadnie jego? Nie, no oglądałem jedną walkę i chyba jedną tam, jak się turlali, bo obstawiałem chyba raz na STS-ie, to sprawdzałem, z kim walczy Michał, to jak tam, nie wiem, czy z Murzynkiem, czy tam z Ciemczym, raz ten leżał, raz ten. I tak dziwnie, ale chyba na grę na końcu wygrał w drugiej, trzeciej rundzie. Także to są dwie walki, wiesz, jesteś taki dobry jak ostatnia walka, to nie znaczy, że człowieku parteru nie umiem, nie? No nie śmieję się. Ale zobaczymy w sobotę, jak to będzie. Zawsze te oczekiwania, jeśli chodzi o twoje występy, to są takie, już abstrahując od tych śmichów, hifów i walenia w japę, to zawsze są takie, że rzeczywiście twoje walki, jakby nie patrzeć, bez względu na to, czy się kończą powodzeniem, choć ostatnio dużo tych zwycięstw było, czy przegrywasz, to zawsze są takie, które są bardzo emocjonujące. Ty zawsze do ostatniej kropli krwi, tak powiem, walczysz. No, tak jestem nauczony, dlatego wiesz, te sytuacje, które się teraz dzieją, to po prostu mnie drażnią, nie? Bo wiesz, inaczej się wychowywałem, inaczej to wszystko działało. Nie mam nic do trosztolku, nie mam nic do tego, niech sobie będą, niech sobie zarabiają jakieś tam kolosalne pieniądze i tak dalej, nie? Tylko wiesz,
jest słowo jakieś tam cfer i tak dalej. Wiesz, w moim życiu to by nie przeszło i nie przychodziło to nigdy, więc tak dlatego takie coś mnie gryzie. Po prostu, nie, wiesz, ja do nikogo nic nie mam, broń Boże. Akurat do tej sytuacji mam, co wiesz, pokazuje gościa, wiesz, tak naprawdę instynkt, tak jakby się zachował w sytuacji, gdzie właśnie byłby zagrożony, nie? Wali strzałę jak kangur, wiesz, co chodzi i go nie ma i wiesz, i to pokazuje, kto kim jest, tak? Wiesz, rozumiem trosz i tak dalej, wiesz, są różne rzeczy, ale no to może się w końcu wypchnąć spoza kontroli i wiesz, i później będzie płacz, nie? A ludzie na to czekają, wiesz, dlatego mówię, ja nie mieszajmy mnie z tym, ja jestem sobą, ja cały czas będę sobą, ja nigdy tam nie pójdę, w sensie, że wiesz, to się może wszystko kiedyś pozmienia i tak dalej, nie? Wiesz, na razie to mnie nie interesuje, nie chcę tam być, nie chcę się tam afiszować, nie chcę tam się pokazywać, nie chcę tam po prostu być, to nie jest mój klimat, ja z tego klimatu wyrosłem. Jakbym kiedyś miał Instagram, jakbym miał lat, to też bym miał tych milion, to co ja robię. Mówisz mi, że jakbym ten, jakbyś mnie nagrywał, to by było to samo. Więc wiesz, wyrosłem z tego, nie chcę mi się tego oglądać i tyle. No właśnie, to może o tym... Znaczy, nie chcę mi się tego oglądać. Oglądam to, ostatnio nawet też wykupuję gale i tak dalej, bo lubię, słuchaj, nawet jak dwóch mokosów poszło się bić za garażę, to i tak jak tam szedłem na tej przerwie, nie? I spóźniałem się specjalnie na lekcję, także wiesz, ale tam walczą ludzie tym, którym ja kiedyś zabierałem kanapki w szkole, a przez nich lądowałem na dywaniku na dyrektora, nie? I wiesz, i teraz oni jakby promują ten sport MMA, gdzie to jest ciężki sport, wiesz, trenuję, mam milion urazów i tak dalej, z którymi na co dzień robię, a oni to po prostu lekceważą i to tak naprawdę cię wkurwia najmocniej. Dlatego powiedziałem, że moich wszystkich jak trzeba będzie, tych, którzy tam się, wiesz, niech sobie robią robotę, ale niech tutaj nie obnażają nas i wiesz, nie porównują nas, no bo nie będę nigdy tego popierał i tyle, zawsze będę miał swoje zdanie, nieważne czy wyleje się na mnie lawina hejtu. To ja bym chciał dalej pociągnąć ten temat i Tomek, jak ty skomentujesz w ogóle tam angaż dwóch, no, sztandarowych zawodników KSW, Normana i Borysa? No walka, wiesz, walka sportowa, więc niech się leją, zarabiają, wiesz, nic do tego nie mam. Jeszcze bez rund, pięknie. Ja też bym tak chciał. Znaczy nie mówię tam, nie, ale wiesz, taką waleczkę, nie? I wiesz, jak się dogadali, Borys mówił, że podobne tam są finanse, więc jak się dogadali finansowo, no to wiesz, jest, czemu nie? Niech się leją, nie? Ci co, formuła ci odpowiada, ale gdzieś indziej. Na gołą wieść? No nie, no wiesz, to by musieli mi naprawdę zapłacić dużo, nie? Wiesz, tutaj, wiesz, mam taką garżę, na jaką teraz zasługuję po tej całej karierze. Walczę, wiadomo, cały czas o większą i większą, wiadomo, i większą, no bo po to to robimy, tak? Mam dom na utrzymaniu i tak dalej, więc po to to robię, ale wiesz, ale... by musieli naprawdę dużo zapłacić, żeby bił się tam, nie? Z jakimś tam gorylem 2 metry, chociaż mógłbym to zrobić, ale no widzicie Gracjana, przypadek Szalińskiego, tak? No wiesz, gościu wychodzi, nie może trenować, gdzie klienta widziałem 2-4 ha na sali zawsze, nie? On nie schodził, on nawet sobie nie robił rozruchów, on nawet nie robi sobie roztrenowania i tak dalej, nie? Więc widzicie, co go teraz spotkało, nie? Walka na gołe pięści i wiesz, i nie widzę, żeby, wiesz, jeździł Mercedesami i tak dalej, nie? Więc to wszystko zależy od funduszy, jakie będą mi w stanie jakby zaoferować i ja wtedy będę podejmował jakieś tam działania z menadżerem, czy tam samemu, nie? Na razie, to może zostańmy przy KSW w tym momencie. Tutaj jakby pokazuje z jednej strony to, co wspomniałeś, że droga gdzieś tam taka jest według ciebie bardziej odpowiednia dla wojownika, to raz. Dwa, no ta droga pewnie zawsze gdzieś tam fajnie jakby się wieńczyła walką o pas. Rozumiem, że to cały czas gdzieś w twojej głowie jest i cały czas do tego dążysz. No oczywiście, no przecież po to tu jestem, tak? Walka o pas, z czym się wiąże? Nie tylko, że wiesz, walka o pas i wiesz, i że zdjęcie fajny, na ścianie w KSW. Że jestem fajny, nie? Wiesz, tylko to chodzi o, wiesz, o hajs, tak? Wiesz, robię to po to, żeby, wiesz, robię to, bo to lubię też robić. Jestem nauczony dyscypliny od początku tego. Powtarzam, nie zawsze ją miałem, ale jestem nauczony, cały czas się uczyłem i wiesz, i idę jak najwyżej, wiesz, zabieram wszystko, co tylko da radę, po to też jestem, nie? Spodziewałeś się, że ta wygrana w programie Polsatu zaniesie ci tak daleko do potencjalnej daleko? Gdzie jestem daleko? W Warszawie jestem. 500 kilometrów. Nie, no, czyli kawał drogi. Tak. Nie no, śmieję się, no wiesz, no, proszę cię. Jestem Tomkiem dalej, tak? Wygrałem ten program, okej, ale to nic nie świadczy o niczym. To już na koniec tylko jeszcze zapytam, powiedz, wiadomo jakie są twoje oczekiwania, wiadomo, że gdzieś tam chciałbyś, tutaj jak mówisz, i dla hajsu, i dla sławy, ale rzeczywiście jest tak, że nigdy byś nie sprawdził się, nie spróbował w takich formułach jak gołe pięści czy coś. Ty jesteś zawodnikiem, który mógłby przyciągnąć, ty lubisz taką bezpośrednią walkę, sam mówisz, fajna formuła, 15 minut w klatce, coś co ci odpowiada. Ja to już powtarzałem, bo to wiesz, jakby w kółko teraz, nie, pytanie to samo, no wiesz, czekam na rozsądne wynagrodzenie. Dobrze się tak? Rozmawia. Czekam na rozsądne wynagrodzenie i wiesz, no i kto wie, nie, no, ale to naprawdę musiało być minimum 3 razy lepsze, jak mam tutaj, no 2, no powiedzmy, minimum to jest tak, nie? To my czekamy na tą twoją walkę w takim razie. Niech to będzie dla ciebie dobry hajs, a dla nas dobre widowisko. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki. Trzymajcie się.